Dzień dobry. Każdego roku kilkaset osób dołącza do mojego programu biznesowego RBC Master Business Training. Dołączają do niego zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie, którzy pracują na etat, a także ci, którzy dopiero szukają pomysłu na siebie. Wielokrotnie pytacie mnie: Kamila, ale co dzieje się z nimi potem, kiedy już ukończą ten program? Jak wygląda ich życie? Co daje im dołączenie do takiego programu Master Business Training? Kilkoro z nich postanowiliśmy się zaprosić po to, aby zapytać ich, przeprowadzić z nimi wywiady, zapytać ich o to, czym dla nich było uczestnictwo w Master Business Training i jaką przeszli transformację mastera. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia wywiadu. Zaczniemy od tego, że Ty spełniasz w tym roku, w październiku, swoje życiowe marzenie o podróży dookoła świata. Tak, to od prawda. Jakiego miejsca zaczynasz? Zaczynam od Indii i tam zaczyna się moja przygoda. Październik, między październikiem a grudniem to jest najlepszy okres na nurkowania, bo jestem też nurkiem, więc wymarzyłam sobie, że tam będzie start mentalny, natomiast bardziej takiego hardkoru i ekstremu to już popłyniemy parę tygodni później. Ale wiesz co, znam Kamilę 17 lat i nie wmówisz mi, że to ona cię namówiła na Indię, bo wiem, że to nie jej rejon świata, nie te warunki. Także rozumiem, że to twój autorski pomysł. Pomysł jest autorski, natomiast mogę Kamili śmiało przypisać jakiś procent w udziale w tym moim realizacji marzenia. Niedosłowny, tak jak mówisz, nie ona powiedziała: weź Ania, zacznij od Indii na przykład, a skończ na Afryce, jakiejś Etiopii. Ona po prostu w dobrym momencie na jednym ze szkoleń i później na sesji coachingowej zadała mi jedno z ważniejszych pytań, jakie dostałam. Co jest moją pasją? Ja tak sobie wracając do domu myślałam. Mówię: kurczę, Ania, to zawsze kochałaś podróże. Ty jak tylko mogłaś, to każdą złotówkę po prostu, nie na koszulkę, nie na jakieś buty, spodnie, tylko jak mogłaś wyjechać gdzieś do Chorwacji stopem, to to zrobiłaś. Jak mogłaś pojechać autobusem do miejscowości obok, to to robiłaś. Więc w domu się śmiali, że ja nie przejadam pieniędzy, nie przepijam, więc też byli spokojni, jeśli chodzi o studia, tylko ja przepodróżowuję. A że byłam w okresie końcówki studiów, przed wyborem życiowej kariery, jeśli chodzi o zawód, to stwierdziłam, że ten okres, który mamy teraz, jest najlepszym okresem, który mogę wykorzystać na swoją podróż. I ona się znalazła w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. I tak jak mówisz, że ją znasz, wiesz, że ona w odpowiednim momencie zada ci takie pytanie i tak cię naprowadzi, że tobie się nagle wszystkie klapki otwierają. I kurczę, przecież to jest takie proste, a zarazem było takie ciężkie do odkrycia, więc dała mi swojego rodzaju pstryczka w nos i mówię: no Ania, to jest najlepszy moment, żebyś zaczęła to robić. Ania, bo jesteś bardzo młodą osobą. Ile masz lat? 26. 26 lat. Duże marzenie. Myślę, że część osób takie ma. No ale jak to się stało, że doprowadziłaś do tego? Wiesz co, zawdzięczam dużo szybkiej świadomości życiowej i szybkim takim życiowym doświadczeniom, które mnie bardzo szybko ukierunkowały i bardzo szybko stonowały, bo jakbyś kilka lat temu nie poznała, stwierdziłabyś: sorry dziewczyno, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Mam 26 lat, jestem masterem, w sumie już skończyłam mastera. Zrobiłam też w międzyczasie studia MBA, które jak badania owego czasu pokazywały, robi tylko 7% studentów. No i co najlepsze, jestem też licencjonowanym turystą, czyli mam licencję z turystyki, dokument, który też pozwala ci, że tak powiem, wyjeżdżać we wszelkiego rodzaju podróże. I tyle. Uważam, że szybka świadomość życia i ten wiek, który ja mam, wręcz mnie obliguje do tego, żeby jeszcze bardziej poszerzać swoje horyzonty i pomagać innym ludziom w przecieraniu tych szlaków, bo skoro mi się udaje w tak młodym wieku, to dlaczego innym ma się nie udać? Brzmi to wszystko tak pięknie, ładnie i kolorowo, ale czy zawsze tak było? Chciałabym wiedzieć, na jakim etapie swojego życia trafiłaś na Kamilę? To był jeden z najcięższych momentów, jakie przeżywałam. Pamiętam, wyjeżdżając na kobietę niezależną, byłam mentalnie po prostu rozstrojona na maksa. Parę miesięcy wcześniej, to jest tak jakby spadek z wysokiego konia. Otwierasz firmę, zaczynasz działać, myślisz, że nie masz konkurencji z takimi ambicjami, marzeniami i planami, aż tu nagle się okazuje, że firma nie idzie tak jak trzeba, pojawiają się coraz większe zadłużenia, coraz mniej osób wierzy w ciebie, coraz więcej się odsuwa. I nagle przychodzi taki moment, że masz dwa wyjścia. Albo jesteś malkontentem, siedzisz i myślisz sobie: dlaczego to życie takie jest, dlaczego to mi się nie udaje, innym tak łatwo wychodzi, a mi, ja mam zawsze pod górkę. Albo jesteś drugim typem człowieka, czyli takim jak ja, i działasz.
Więc ja w tamtym momencie, pamiętam, szkolenie było w sierpniu w Poznaniu, ja jestem, pochodzę praktycznie ze Szczecina, mogę śmiało tak powiedzieć, bo tam skończyłam studia. Usiadłam i zaczęłam myśleć, kogo potrzebuję jako mentora biznesowego. Że miałam takie modele porobione, jeśli chodzi o mentora mentalnego i tym, kim chcę być, o mentora amerykańskiego biznesu, a potrzebowałam takiego polskiego, z krwi i kości. A że w moim gronie, że tak powiem, tych mentorów tylko i wyłącznie są mężczyźni, więc powiedziałam sobie, nie, to musi być kobieta, musi mieć mniej więcej, chciałabym się z nią utożsamiać, czyli podobną historię, że tak powiem, startu, bo zaczynać od zera do milionera moim zdaniem nie jest trudno, a zaczynać od poziomu minus, to jest jakieś takie wyzwanie. No i zaczęłam wpisywać frazy w Google. Wpisuję. No i nagle jak to człowiek, wchodzisz na Face'a i dziwnym przypadkiem kobieta niezależna, Kamila Rowińska, mówię, kto to jest? No i zaczął, że tak powiem, detektyw działać. Zobaczyłam, posłuchałam jej, mówię, no mądrze gada. Pojechałam do tego Poznania, nagle patrzę, 700 kobiet, tam kilku facetów, mówię, o, będzie się działo. I nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy tak po prostu miało być. Z tych 700 osób ja miałam cały czas wrażenie, że ona się mi przygląda, że jakoś mamy taki inny kontakt wzrokowy, inne takie wszystko. No i mówię, okej, po 5 minutach gratulowałam sobie w duchu, że ostatnie pieniądze po prostu, jakie były na bilet, na jedzenie, pamiętam, że też robiłam jakieś kanapki czy wrapy, cokolwiek takiego. Gratulowałam sobie, że podjęłam decyzję przyjechać tutaj, posłuchać, co ma do powiedzenia, naprawdę mądrze mówiła, i później podjąć wyzwanie mastera. No i wiadomo, jak to wtedy, nie miałam kompletnie, autentycznie nie miałam ani miałam tam chyba 100 może złotych na koncie. Kamila dała bardzo preferencyjne warunki, jeśli chodzi o mastera, i byłam, uwierz mi, jedną z pierwszych osób, która podbiegła do stolika. Pamiętam wyraz twarzy Marty. Nie wbiegnij w te książki. Chciałaś rozwalić, rozumiem, tam. No i świadomość tego, że chcę to zrobić, ale blokada tego, że nie masz finansowo tych pieniędzy, powoduje, daje ci znowu dwa wyjścia. Albo zaczynasz wierzyć w siebie i wiesz, że dasz radę, i wtedy rozmawiam z Martą, bo cena, trzeba było bodajże wpłacić zaliczkę 200 zł, czy tam 300. Ja mówię, Marta, mogę ci teraz wpłacić 100. Resztę rozłożysz mi to na dwie raty. I ona tak na mnie spojrzała, mówi, okej. Wzięła ode mnie, ściągnęła mi ostatnie 100 zł. Ja tu z uśmiechem na twarzy oddaję jej ostatnią 100 z konta. Moja przyjaciółka tak na mnie patrzy, mówi, no okej, no to ja też w to wchodzę. Też zdecydowała się na kobietę, na pakiet mastera. I najśmieszniejsze jest to, że pierwsze szkolenie, jakie Kamila oferowała z pakietu master, było w Gliwicach. Ja ze Szczecina, Gliwice na dole. Mówię, nie, no ja nie będę czekać pół roku na kolejnego mistrza sprzedaży, gdzie wtedy potrzebowałam tych umiejętności, bo ja ze sprzedażą uważałam, że mam tyle wspólnego, co... Dobra, nie będę przytaczać kto z kim, bo może nie wyjść to za dobrze. Ale nie byłam wtedy mistrzem. Pojechałam do tych Gliwic, jak usiadłam, tak po pierwszym dniu z takim stwardnieniem. Tu, tyle rzeczy, tyle nowości, tyle wszystkiego, tyle ćwiczeń. No i na drugi dzień główne ćwiczenie, które było, była przerwa. Pamiętam to, jakby było wczoraj, tyle mam wspomnień z tym dniem. I mówię do tej mojej przyjaciółki, mówię, wiesz co, zaraz coś się wydarzy takiego, że nie wiem co, ale coś się wydarzy. No dobra, siadaj. Ale czułaś to tak? Czułam, tak? Po prostu intuicyjnie wiedziałaś, że... Intuicyjnie wiedziałam, że coś jest pięć. I Kamila nagle mówi, poproszę do siebie odważną osobę. Ja tak patrzę, moje nogi same poszły. Ja wtedy tego nie kontrolowałam. Później robiłam to zadanie, które zmieniło totalnie obraz, może nie tyle o samej sprzedaży, co o mnie samej. Jak można zmienić siebie w tak krótkiej chwili? No i był taki moment, że mówię, odpuści mi zaraz. Wszyscy się patrzą, a na sali prawie 100 osób, mówię, odpuści. A ona stała twardo i dopóki tego nie zrobiłam, nie odpuściła. Ale w momencie, kiedy wykonałam to zadanie i odpuściły mi te wszystkie emocje, ja poczułam, że weszłam mentalnie na jakiś taki wyższy level. Nie jestem ci w stanie opisać w ogóle, co to było i jak to działało, ale jak ona wtedy do mnie podeszła i powiedziała good job, to ja wtedy takie uff. Pociąg miałam nocny, Gliwice, Szczecin, i całą noc siedziałam tak, po prostu. Totalnie tysiące myśli i... Można, po prostu można. Można przełamać siebie, można przełamać kompleksy i działać dalej. Później było tak, że z kolejnego, pamiętam jeszcze drugie szkolenie, Zespół Marzeń.
które też było fenomenalne. Było na szczęście w Warszawie, więc miałam lepsze połączenie. Ale tam był też jeden taki moment, bo jak mówię, że byłam wtedy na kobiecie niezależnej w czarnej dupie, to tutaj wydaje mi się, że ta czarna dupa jeszcze była, mimo tego działania, bo musimy też sobie powiedzieć, że efektów nie zobaczysz na drugi dzień, na trzeci. Musisz uzbroić się po prostu w cierpliwość, jak sportowiec, który przygotowuje się do olimpiady. To jest, są 4 lata żmudnej pracy, aż w końcu przychodzi ten jeden dzień i albo jesteś mistrzem, albo na tego mistrza musisz pracować kolejne 4 lata, bo albo w życiu są lekcje, albo po prostu wygrywasz najzwyczajniej w świecie. Ja pamiętam, jak jechałam na tego mastera, na kolejne szkolenie mastera. Podjęłam wtedy też decyzję o tym, że wyprowadzam się z Polski i zaczynam pracować za granicą. Więc fundusze były bardzo okrojone, no i z moich wyliczeń wyszło tak, że nie stać mnie na jeden nocleg, nawet na hostel. Co wychodzi w Warszawie chyba jakieś 50 czy tam 70 zł. Nikomu nie pisałam pary z ust, w domu powiedziałam, że jadę, przyjechałam do Warszawy tutaj. Jednego dnia było szkolenie zarządzania sobą w czasie bodajże i drugiego dnia wiedziałam, że są zajęcia też fizyczne, więc musiałam być gotowa, musiałam mieć energię. No i musiałam wybrać albo jedzenie, albo spanie. Mówię, ty Ania, jesteś w Warszawie, to jest masa możliwości, więc pewnie gdzieś jest McDonald's całodobowy albo jakieś inne sieciówki. Przekoczujesz, przerobisz sobie ten materiał, który masz. No i ja spędziłam taką noc w jednej z sieciówek. Wróciłam rano, najgorzej było to, że podmyć się możesz wszędzie, w sensie umyć zęby, zrobić makijaż, no ale głowy nie umyjesz. Więc ja do tej pory, jak patrzę, jest takie jedno zdjęcie zrobione, nawet u Kamili na fanpage'u, jak występowaliśmy z mowami motywacyjnymi, a ja stoję z takimi ulizanymi włosami. Z jednej strony się z tego zdjęcia śmieję, z drugiej strony po prostu mam taką jeszcze większą pokorę do tego wszystkiego, co robię, bo to był tak naprawdę moment przełomowy, że ja zdecydowałam, że już więcej nie chcę mieć takiego życia, takiego momentu, w którym nie stać cię na coś. To nie chodzi o to, żeby od razu stać się milionerem, ale chodzi o to, żeby pamiętać też o sobie, bo ja całe życie robię jakiś wolontariat, ale wtedy uświadomiłam sobie, że Ania, jeśli ty nie pomożesz sobie, nie masz prawa pomagać innym. I dopiero wtedy zrozumiałam, że ja muszę zacząć działać. Wtedy też spotkałyśmy się po tych szkoleniach z Kamilą na coaching. Ona mi uświadomiła też kilka rzeczy, nad którymi muszę popracować. I od tamtej pory mija zaraz rok czasu, a ja dzień w dzień stosuję afirmacje, dzień w dzień stosuję swoje rytuały i dzień zapieprzam nad tym, żeby każdego dnia było lepiej i żebym wyszła z kompleksów dziewczynki z wioski, dziewczynki w ogóle z Polski i pokazywała, że można działać tak i można mieć takie życie, jakie się chce. Najzwyczajniej w świecie. Tylko trzeba na to pracować. Brzmi to tak jak taka, wiesz, bajka, trochę o Kopciuszku. O! No tak, że wiesz, tak jak powiedziałaś, ujęło mnie to, powiedziałaś, że nie od zera, tylko od minus, tak? Od minusu. Ale mówiłaś też, że jak wybierałaś, jak szukałaś tego mentora z krwi i kości polskiego i że to ma być kobieta, która ma też podobną historię. A wiem, że masz podobną historię. I tutaj chciałabym może przejść do tego momentu, w którym ty również negocjowałaś z Bogiem. Był taki czas. Pamiętam, że jak szukałam informacji o Kamili, oczywiście nie znalazłam tych jej personalnych informacji, że była chora, że negocjowała z Bogiem. Czytałam bardziej o tej jej twarzy biznesowej, która mi na tamten czas była potrzebna. Będąc już na szkoleniach i poznając ją personalnie, wtedy już utożsamiłam się w 100%. Ja miałam taki etap, ja miałam raka. I wtedy lekarz dał mi 2 informacje na takim spotkaniu. Ja przychodzę taka radosna, mówię, kontrolne badania, dobra. No i lekarz tak siada z taką kamienną twarzą i mówi, no słuchaj Ania, mam dla ciebie 2 informacje. A ja do niego, Piotrek, bo znaliśmy się z nurków naszych. Mówię, co jest 5, że ja musiałam przyjść do gabinetu. Z reguły to dostawałam, że tak powiem, takie rzeczy na maila. I mówi, no są 2 informacje, jedna dobra, druga zła. Ja mówię, to dawaj od tej złej. No masz raka. Aha, mówi, a ta druga? No nie ma przerzutów. Ja mówię, no to dobra, to co mam zrobić, żeby tego raka się pozbyć? I on tak się na mnie patrzy, ale to nie jest taka prosta sprawa. Ja mówię, ty jesteś tutaj specjalistą, powiedz mi, co mam zrobić, a to zrobię. No i mieliśmy etap szczepionek. Jedna, druga, trzecia. Musiały się wszystkie przyjąć, w sensie jedna zaaplikowana, dopiero mogła być druga, a jak nie zawsze jest kolorowo, czyli druga się nie przyjęła i to był kolejny motyw finansowy, bo musiałam za to zapłacić na tamten czas bardzo duże pieniądze. Byłam na drugim roku studiów, kiedy o tym wszystkim się dowiedziałam.
I on tak patrzył na mnie i mówi, okej, no poprowadzimy cię tak jak trzeba, ale musisz spełnić pewne wymagania, czyli co weekend w Poznaniu w klinice musiałam się meldować. I był taki motyw, że to moment, kiedy ta druga szczepionka się nie przyjęła. Ja pod wpływem leków straciłam tak jakby kontakt z rzeczywistością, czyli świadomie jesteś, twój organizm funkcjonuje, natomiast nie możesz się w ogóle ruszyć. Totalnie, zero. Chcesz otworzyć oczy, nie możesz słyszeć, co się dookoła ciebie dzieje, a ty nic z tym totalnie zrobić nie możesz. Nie dość, że dostajesz temperatury i czujesz, jakbyś płonęła po prostu i wewnątrz chcesz coś zrobić. I ja nagle w głowie zaczynam sobie układać listę marzeń, które chcę zrealizować. Przychodzą mi najróżniejsze pomysły. Po, nie wiem, zerwania banana, po nurkowanie na wielkiej rafie, po odbyciu wolontariatu w Etiopii i masa takich myśli. I nagle mówię sobie, bo ja na Boga wołam staruszek, jest takim jakimś swojego rodzaju moim aniołem i mówię mu, staruszku, jeśli teraz dasz mi żółtą kartkę, ja ci przyrzekam na wszystkich, których kocham, że zrobię wszystko, żeby po pierwsze pomóc jak największej liczbie ludzi na świecie, dopóki żyję, w tym, żeby pokazywać swoją osobą, że można przełamywać schematy, można realizować swoje marzenia i można żyć według pewnych zasad, bo życie z zasadami jest ciężkie, ale bez nich jest jeszcze cięższe. I dałam mu taki deal, że nigdy się nie poddam, że ja upadnę, poleżę, strzepię z siebie pyłek, może się nawet poopalam, ale nigdy, przenigdy się nie poddam. I nagle nie powiem, że to dla mnie to była wieczność. Jak się później okazało, to było jakieś przeciąg godziny, może dwóch godzin. Ja odzyskuję nogi, stopy, odzyskuję łydki moje i tak nagle to wszystko idzie z dołu do góry. Otwieram oczy, widzę tego mojego lekarza i mówię, wiesz co? Ja chyba się zaraz tutaj rozpłaczę. On mówi, co się stało? Ja mówię, ja rozmawiałam sobie z Bogiem. On mówi, co ty dajesz? Ty po prostu, no tak nie może być. Ja mówię, ja was wszystkich słyszałam. I ja mu zaczęłam opisywać to, co się wydarzyło przez ostatni czas, najzwyczajniej w świecie. Czyli wszystkie rozmowy, które się toczyły, kto mnie odwiedził wtedy. On mówi, Ania, że to jest niemożliwe, bo ty powinnaś nie mieć świadomości w tym momencie. Ja mówię, było zupełnie inaczej. Ja nie powiem, że ja zobaczyłam Boga i nagle miałam jakieś nawrócenie. Nie, ja z nim po prostu miałam typowe rasowe negocjacje. Dla mnie wtedy była żółta kartka, a ja jestem miłośniczką piłki nożnej, więc wiem, co to oznacza i jak na to trzeba uważać. Więc od tego momentu spisałam tą moją listę 154 marzeń. I tam znajdowała się ta podróż dookoła świata. Nigdy jej sobie jakoś nie wyobrażałam, że to może mieć faktycznie miejsce tak szybko, bo od tego czasu mijają zaledwie 4 lata. Ale to się teraz dzieje. Ja mam mapę stworzoną, którą zrobiłam rok temu, którą pokolorowałam po prostu kredkami Bambino i ona teraz wygląda jak najbardziej zmechacona kartka. Jak czasami ją wyciągam, to już się chyba wstydzę jej, żeby nikt na nią nie patrzył. Ale ja widzę kraje, do których pojadę i widzę to wszystko, co się dzieje, więc uważam negocjacje na bazie win-win, że mamy deal, którego no po prostu przestrzegam warunków i przestrzegam tego, co jakie dałam słowo najzwyczajniej w świecie. Ty byłaś osobą, z tego co mówisz właściwie już od początku, taką mocno biorącą sprawy w swoje ręce, zdeterminowaną, tak? Ale mimo to miałaś w sobie też na tyle pokory i odwagi, żeby dalej się uczyć, tak? Żeby uczyć się od najlepszych. Ja bardzo szybko musiałam stać się dorosła, bo jak miałam 16 lat, w wypadku samochodowym zginęła moja mama. Tak naprawdę jedyny żywiciel rodziny, więc myśmy trafili pod opiekę mojej siostry, która wtedy miała 25 lat i dla mnie to jest do tej pory fenomen, że osoba w moim wieku bierze trójkę rodzeństwa na wychowanie i daje im start. Więc ja wtedy musiałam podjąć decyzję, albo idziesz w używki i pokazujesz, co to nie ty i dlaczego ja i wiecznie się obwiniasz, albo Ania, spinasz dupę i pomagasz siostrze. I ja mentalnie się śmiałam, że ja w wieku 16 lat już byłam mamą, taką pomocniczą, już chciałam działać dla tego mojego rodzeństwa, aż w końcu przyszedł etap studiów i ja stwierdziłam, że to jest czas dla mnie, to jest czas, kiedy ja się mogę zrealizować. Ja nigdy nie byłam przykładną studentką, moja pani dziekan zawsze się śmiała, że częściej na uczelni w ciągu roku są święta i sesje niż pani Turowska na tym wydziale, więc to, ale ja zawsze coś robiłam, ja zawsze robiłam jakieś wolontariat, bo wiedziałam, że to mi przyniesie rezultaty w późniejszym czasie. To zawsze zakiełkuje.
I tak zaczęłam się uczyć. Na początku oczywiście popełniłam masę błędów, nikt nie jest idealny i zaczęłaś mieć mentorów, którzy chcieli Ciebie wykorzystywać, ale dzięki nim szybciej przyjrzałaś na oczy. Miałaś przyjaciół, którzy chcieli zyskać na Tobie, no ale życie zweryfikowało. I przyszedł taki moment, że zdecydowałaś, że skoro chcesz być najlepsza, to musisz się otaczać i uczyć od najlepszych. A dla mnie Kamila w tym, co robi, jest najlepsza. A gdybyś miała, Aniu, wskazać u siebie, bo to jest cały czas mówimy właściwie o transformacji mastera, jaką ty u siebie transformację najbardziej odczułaś? Najbardziej odczułam działanie tu i teraz. Po prostu nie przejmować się tym, co bym zrobiła, gdybym była blondynką na przykład, albo gdybym miała więcej pieniędzy na koncie. Co bym zrobiła, gdybym miała inny start w życiu? Nie. Po prostu jestem tu, gdzie jestem, mam to, co mam i w tej sytuacji robię to na 100% swoich możliwości. Tego się nauczyłam od Kamili, bo kiedyś tak nie działałam, kiedyś tak nie było. Drugi element to jest sprzedaż. Ja ze sprzedażą w ogóle totalnie nie umiałam sprzedawać. Jak słyszałam sprzedaż, robiłam się czerwona i wychodziłam, bo dla mnie to nigdy nie była branża, w której chciałam działać. A po masterze zostałam dyrektorem sprzedaży w norweskiej firmie. Hello, można, po prostu. Budowanie zespołu marzeń na własnych zasadach. Kiedy otwierałam oddział w Berlinie, stwierdziłam, że zrobię to tylko z najlepszymi i zrobię to tak, jak być powinno, czyli wybiorę ludzi, z którymi ja lubię współpracować, bo dla mnie zarządzanie zespołem i lider tego zespołu to jest jak swojego rodzaju ośmiornica. Ty jesteś lider, jest głową tej ośmiornicy, natomiast musi tak te macki dobrać i tak je poprowadzić, żeby tylko wspólnymi siłami będą mogły coś osiągnąć i naprawdę osiągać największe rezultaty. Więc na zespole marzeń też dałam sobie sprawę, że jeżeli skupię się na rozwoju swoich współpracowników, to tak naprawdę oni zaprocentują, ich działanie zaprocentuje w tym, że moja firma odniesie rezultaty. Jak oni będą mistrzami w tej dziedzinie, ze mną się nie współpracuje tak, że ja mówię komuś, co ma robić. I to zresztą było po masterze powiedziane. To nie ja mam mówić, masz robić to, a marketing ma być tak. Po to zatrudniam mistrza w swojej dziedzinie i daję mu możliwości do rozwoju, żeby on poprowadził tą dziedzinę tak, która summa summarum winduje całą firmę. I tak też uczyniłam w Niemczech. Mam zespół multikulturowy, który po prostu czasami mnie rozkłada na łopatki systemem komunikacji i systemem takiej rzeczy. Zresztą to też było na programie Master bardzo mocno wałkowane, jak istotna jest komunikacja, kiedy ja mówię chyba w piątek, żeby ustawili wszystkie biurka w półkolu. I dla mnie to jest oczywiste, że bierzesz kwadratowe biurka i ustawiasz do jednej ze ścian, no i masz tak jakby półkole. No ja przyjeżdżam do firmy, a tam poobcinane rogi piłką do drewna. No przecież powiedziałaś półkole. Jeszcze takie kartki poprzywieszane, welcome home. Po prostu. Kreatywność. Dokładnie, więc dałam sobie sprawę, jak istotna jest komunikacja w różnych narodach przede wszystkim. Czy Brazylia, czy Niemcy, czy w ogóle Anglia, to jest zupełnie inny poziom komunikacji. I to mi dał master, taką otwartą głowę na to wszystko. Powiedz mi, co najbardziej Ciebie zaskoczyło w procesie poznawania Kamili? Bo pamiętam, jak rozmawiałyśmy i powiedziałaś o tym swoim pierwszym wrażeniu, że jak Kamila wyszła na środek, że no, zobaczyłaś kobietę niezwykle pewną siebie, atrakcyjną i później powiedziałaś, która nawet żartuje. Ja strasznie mnie to rozbawiło, bo znając Kamilę tak długo, pomyślałam sobie, Aniu, ty nawet nie wiesz, jak bardzo Kamila potrafi żartować. Więc chciałabym, żebyś się do tego... Jasne, wiesz co, jak pamiętam, jak siedziałam w Poznaniu jako jedna z tych 700 osób i tak ona wyszła z takim pewnym krokiem. Była ubrana jak typowa kobieta biznesu, do czego ja nie byłam wtedy jeszcze przekonana, no ale zdałam sobie sprawę, że jak chcesz biznesowo zadziałać, to jest część twojej pracy. No i ona, tak jak ci wspominałam wcześniej, miałyśmy ten kontakt wzrokowy, podchodzi do mnie i tak ja byłam w leginsach w ogóle takich, jeszcze jakąś bluzkę taką luźną ubraną i ona tak patrzy na mnie i to było pierwsze jej zdanie, jakie wypowiedziała do mnie, czy damskich nie było. Ja takie oczy mówię, sobie myślę, nie no, ja już jesteś pozamiatana. No ale wyszła na tą scenę i taki jakiś miała błysk w oku i rzuciła kilka takich joke'ów sytuacyjnych, które po prostu były takimi sucharami, że mówię, okej, to też jest wspólny element naszego takiego connection. I od tego się zaczęło. Zaczęłam patrzeć na nią nie jako na taką rasową kobietę biznesu, ale dostrzegać w niej też inne role, które nie znając jej uważam, że pełni bardzo dobrze.
można z nią porozmawiać i pierwsze pamiętam rozmowy już poza stylem ubioru, jak z nią czy umawiałam się na spotkanie coachingowe, to już były takie na lajcie. Mówię, to też jest człowiek, to nie jest maszyna, to nie jest predator biznesowy, tylko to też jest przede wszystkim człowiek. I jak ja w głowie sobie to uzmysłowiłam, że przecież to jest też ludzkie, też się można dotknąć, też ona oddycha, też w ogóle właśnie tak jak mówię, żartuje, to mi, że tak powiem, ze mnie ciśnienie zeszło i zaczęłyśmy inaczej po prostu współpracować. Także, no, także bardzo in plus, że tak powiem. A które szkolenie wzmocniło Cię najbardziej? Mentalnie czy umiejętnościami? Możesz i takie, i takie. Możesz to podzielić. Umiejętnościami na pewno sprzedaż. Nie ma na rynku w Polsce osoby, która robi to lepiej. Nie ma, to ja podpisuję się. Jakbym miała pisać lewą ręką, to jeszcze bym cyrograf podpisała tutaj. Mentalnie to ta sytuacja, może nie samo szkolenie, ale sytuacja, do której ja się personalnie dopuściłam wtedy przy Zespole Marzeń. Co prawda mój zespół wygrał pieniądze i najlepszy, to jest paradoks, prowadzisz zespół, który wygrywa ponad kwotę 2000 zł wtedy. Przeznaczyłyśmy to na dom samotnej matki w Stargardzie, kupując tam rzeczy. I u mnie w zespole była tak, kobieta w ciąży, kobieta z wybitym barkiem, jedna, która nie mogła robić jakichś brzuszków i inne rzeczy, więc ty jesteś jedyna taka niby pełnosprawna. I potrafisz, masz w sobie takie umiejętności, które motywują tą grupę do tego, żeby wygrać. Ale sama sobą nie reprezentujesz tego, czego oczekujesz od innych. Mhm. I ta sytuacja z tego szkolenia, ta sytuacja, gdzie nie miałam przespać tej pierwszej nocy, jak wracałam z powrotem do domu, a PKP wtedy kocham wtedy spóźnienia pociągów, naprawdę, bo możesz rozkminiać takie rzeczy, że to się nie mieści normalnym ludziom. I nagle doszło do mnie, że dopóki ja nie będę autentyczna i nie będę dowodem na to, że masz potwierdzenie działaniem w słowach, które mówisz komuś czyli kogo namawiasz albo kierujesz w danym aspekcie, to nie masz prawa tego robić. W momencie tej autentyczności, a Kamila ma tą spójność i autentyczną, stuprocentową, powoduje to, że jest ci łatwiej. I ja od momentu, kiedy to zrozumiałam, łatwiej mi było się przeprowadzić do Oslo na te 3 miesiące, kiedy mój angielski uważałam i do tej pory nie uważam, że jest nie wiadomo jak cudowny, ale przełamałam sobie tą barierę. Mówię, o nie, to jest raz, że motyw finansowy, bo jak byłam w tym przysłowiowej czarnej dupie, to prawie 200 tysięcy długu było, mając 25 lat. A wyobrażałam sobie start w wieku 25 lat zupełnie inny, inna druga ćwiartka życia, inne perspektywy, a tu nagle budzisz się w dniu urodzin i mówisz tak, panna, no 200 tysięcy długu, zero perspektyw jakiś, niczego tak naprawdę nie osiągnęłaś. Wtedy uważam, że to, co zrobiłam do tej pory, to było nic w porównaniu do tego, co mogę zrobić. I albo siedzisz i marudzisz, albo działasz. Aniu, to wróćmy jeszcze może do tego 200 tysięcy długu, żeby było jasne, skąd to się wzięło i czy to był ten biznes, który właśnie pierwszy otworzyłaś z taką nadzieją, że będzie wszystko takie super, to tylko tak wiesz, krótko, co to było? Jasne, skąd to ten dług? Pierwsza firma, jaką otwierałam, to była firma szkoleniowa, bo wychodziłam z zasady, że mam tą energię w sobie i pokażę ludziom, więc to szło, ale nie tak, jakbym chciała. No i później marzenie o prowadzeniu biura turystycznego. Jak Ci mówiłam, że stworzyłam tą listę 154 marzeń, tam też była pozycja biuro turystyczne. Otworzyłam to biuro, świetnie, wszyscy mówią, no tak, nikt inny się do tego nie nadaje lepiej jak Ty, ale nie jestem w stanie przewidzieć ataków terrorystycznych i czynników zewnętrznych. I nie wiem, czy tak musi być, czy tak ten staruszek właśnie za tą żółtą kartkę jeszcze mnie musiał wtedy doświadczyć, ale teraz jestem za to wdzięczna, bo wiem, że to mnie wiele nauczyło. Pokory, zrozumienia, świadomości życiowej jeszcze większej, podejścia do biznesu zupełnie innego, że to nie jest tak jak nie wiem, wyjazd, pakujesz plecak i jedziesz, tylko to jest biznes po prostu, a biznes to ludzie i współpraca z najlepszymi. Ja jeszcze na tamten moment tego nie wiedziałam. Także step by step, na obecną chwilę ponad 80% jest spłacone. Także kocham moje rodzeństwo, które, że tak powiem, zostało na szarym końcu, ale też wiernie wierzy w Ciebie, że Tobie się uda, że jesteś tu i akceptują to, co robisz i jakim jesteś człowiekiem przede wszystkim. Także no, żyć nie umierać. Jak się tego tak słucha wszystkiego też właśnie, co przeszłaś i patrzy się na Ciebie na taką bardzo radosną, energiczną i pełną nadziei osobę, no to jest to taka fenomenalna historia i myślę, i mam nadzieję, że młodzi ludzie, nie tylko, że młodzi, ale powiedzmy, że tacy, którzy może mieli podobną też ścieżkę do Ciebie, będziesz dla nich takim dowodem na to, że po prostu, że się da i że warto być
konsekwentnym, bo jakby nie było, jesteś konsekwentna w swoim działaniu, umówiłaś się na coś z kimś i dotrzymujesz słowa. Tak, no ja się nauczyłam, życie mnie nauczyło i ten uniwersytet życia, wszyscy moi znajomi się zawsze śmieją, że na tym uniwersytecie mam habilitację po prostu na bardzo dobry. Nauczyłam się jednego, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. Mhm. Później za czyny oczywiście. Jak ja obiecałam staruszkowi, to się tego trzymam. To jest tak jak w kościele mamy dekalog, 10 przykazań i ludzie się tego trzymają albo nie. Mhm. Ja mam swoje postanowienia i swój tak jakby deal ze staruszkiem, z Bogiem i tego się najzwyczajniej w świecie trzymam. I najtrudniej było mi zrozumieć, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest pięknie. Każdy myśli, że o, teraz na zewnątrz pokazujesz siebie taką energetyczną w ogóle, a wracasz do domu i płaczesz. Nie. Właśnie na jednym ze spotkań coachingowych Kamila mi powiedziała, słuchaj Ania, wiesz co, ty coachingu nie potrzebujesz, ty już nie potrzebujesz się uczyć, ty jedyne co potrzebujesz działać. Ty musisz przepracować przeszłość. Mhm. A ja nagle tak, co? Ja? Przeszłość? No i wtedy numer do naszej pani Zuzanny. Mówi, to jest kobieta, która ci pomoże. Ja mówię, no ale ja wyjeżdżam, ja się nie mogę z nią spotkać. Tak się na mnie, jak to Kamila potrafi, spojrzała. Escape'y są. A ja, okej, okay, dobra. Jak taka potulna uczennica, wtedy wzięłam ten numer. Zadzwoniłam do pani Zuzanny. Wielokrotnie chciałam na tych sesjach jej powiedzieć, że mam słabe łącze internetowe, że już potrzebuję skończyć, bo łapała za takie momenty, które na tamten moment nie chciałam z nikim wtedy rozmawiać. Zawsze byłam uczona, co dzieje się w domu, nie mówi się nikomu. Ale jeżeli przeszłości nie przepracujesz, ona do ciebie wróci. I to wróci w najmniej odpowiednim momencie. No i ja wyprowadzając się do tej Norwegii, później udało się otworzyć oddział w Berlinie, czyli mam bardzo blisko do domu, bo to są 2 godziny, stwierdziłam, że okej, skoro robię na płaszczyźnie biznesowej takie zmiany, to prywatnie też muszę zrobić z sobą porządek. No i tak robiłam. To były przepłakane faktycznie wtedy projekty. Oczywiście emocjonalnie teraz zaczynam nad tym pracować bardziej. Rozumiem, że też ciało musi to zrozumieć, bo są momenty, kiedy nagle nie możesz oddychać, nagle łapią cię jakieś skurcze, migreny czy cokolwiek tego, ale zdajesz sobie sprawę, że to jest element procesu. Bo życie moim zdaniem to jest pewien taki projekt, proces, który następuje. Są jak w sportach. Momenty dobre i złe są jak w kolarstwie. Raz jedziesz pod górkę, lak z górki. No ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurczę, Ania, jesteś nurkiem, co nie? I tak leżę i tak sobie myślę, czyli jesteś teoretycznie i praktycznie jednym z niewielu ludzi, który cieszy się z tego, że osiąga dno. I tak nagle jak patrzysz na to wszystko, że im głębiej, tym lepiej, no to w życiu może być tak samo. I jak wiesz, że 50%, tak przyjąłem taki schemat, 50% życia jest zajebiste, mm-hmm. i to jest wszystkie, całe te moje marzenia, te super deale, a 50% to jest to, czego muszę jeszcze się nauczyć. I to powoduje, że ja chcę pracować cały czas nad tą 50%, mm-hmm. bo nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma sytuacji, która mogłaby mnie teraz po prostu zatrzymać. Ja tak jak ci mówiłam, ja poleżę trochę na tym mm-hmm. dnie, okay. poddycham, przemyślę, ale zacznę zawsze działać. Mhm. Powiedziałaś mi też, Ania, że jak masz trudne momenty, to idziesz biegać. I chciałam się tylko zapytać o sport w twoim życiu, bo nurkowanie jest super. Ostatnio sama nawet spróbowałam. Gdzie nurkowałaś? W basenie. Się uczyłam pierwszy raz, więc na razie w basenie. Żeby kiedyś właśnie wyjść na rafę i już się nie bać, tak? I już wiedzieć, jak to jest, że możesz oddychać i tak dalej. I tutaj, bo wspólne dla masterów jest to, że albo to byli ludzie, którzy zaczęli uprawiać sport, albo już go robili, ale nie tak regularnie. Chciałam się zapytać, jakie u ciebie jest, że też ma jakieś powiązanie, aktywność fizyczna z tym, w jakiej ty jesteś formie, że dajesz radę to wszystko, wiesz, ogarnąć. Ja jak byłam dzieckiem, wychowywałam się na wiosce, w otoczeniu chłopaków. Co może robić dziewczyna z chłopakami? Tylko grać w piłkę. Więc ja nie bawiłam się lalkami ani takimi rzeczami i zaczęłam mieć w sobie taki hard ducha sportowy. Później jeden z nauczycieli zobaczył, że mam talent do tego i zaczęłam grywać w piłkę, ale nigdy nie zawodowo. Stąd też chyba teraz moje przełożenie na zespoły, że ja jestem takim team playerem, a nie osobą taką jednostką samowystarczalną. Uprawiałam sport, oczywiście nie tak regularnie, ale po spotkaniach z Kamilą, po tych wszystkich spotkaniach masterskich zdałam sobie sprawę, że jeżeli cały czas pracujesz nad swoją mentalną stroną,
a nie masz wizualizacji fizycznej, czyli jakbym ludziom mówiła o zdrowym trybie życia, a sama reprezentowała coś innego, a był taki okres, że ja ważyłam o prawie 20 kilo więcej niż teraz, to chyba nawet się nałożyło właśnie z masterem. Tak, tak, to kobieta niezależna, dokładnie. Jak patrzę na te zdjęcia, to mówię, o nie, nie, nie chcę już tak wyglądać. I zaczęłam ćwiczyć. Tak jak sobie wpisałam w tą listę moją, co chcę osiągnąć, tak wpisałam sobie cel, że ja chcę schudnąć i ja chcę uprawiać nie tyle sport zawodowo, co tak, który mi pozwoli przy moim trybie pracy nie łapać zadyszki. Więc rano chodzę biegać, bo lubię po prostu, ale jak mam słabe dni, w sensie takie, które wymagają ode mnie więcej energii niż trzeba i są te taki dzień świra, to wtedy pierwsze, co robię, to autentycznie siadam i odczuwam te emocje, które są, bo tego się nauczyłam przez ten proces masterski i wszystkie książki jakieś, które są na ten temat, żeby dać sobie poczuć, właśnie na terapii tak samo, żeby dać sobie czas na odczucie tych emocji. Czyli jeżeli coś cię denerwuje, dlaczego cię to denerwuje, jakie emocje to w sobie wzbudza, jaki był twój pierwszy ruch w tym temacie, więc tak staram się to monitorować. No i drugą rzeczą, którą robię, to idę na taki trening, że nie mam siły po nim chodzić, bo wyznaję zasadę, że jak pracujesz umysłowo, to odpoczywa ciało. Jak pracujesz fizycznie, to umysł ma trochę wolnego. A my kobiety, jak to też Kamila podkreśla, jesteśmy mistrzami w kręceniu sobie filmów. My po prostu, to się nigdy nie wydarzy, ale u nas już jest w głowie taki film, że po prostu Oscara mogłybyśmy same sobie dać. Idę na ten trening, a że mieszkam na czwartym piętrze bez windy i to teraz wziąłam specjalnie taki blok bez windy, żeby mieć jeszcze to wyzwanie. I ja liczę codziennie te 54 schodki w tych sytuacjach kryzysowych, takich, że tak powiem, cięższych jeszcze bardziej. I często jest tak, że po takim treningu mam ochotę zasnąć na tym pierwszym stopniu, mówię, nie, nie wejdę do domu. Ale jak wracam po takim treningu, biorę ten prysznic i mówię, tak, teraz ze świeżą głową możemy pracować nad tym. I rozpisuję plan działania, co zrobić, żeby w przyszłości nie dopuścić się tej samej sytuacji. Komu byś poleciła szkolenia Kamili? Przede wszystkim osobom, które chcą coś zmienić. Totalnie. Jeśli myślisz, że obecny partner albo obecna firma, albo to, w jakiej sytuacji mentalnej się znajdujesz, nie jest dla ciebie, to Kamila da ci kopa. Po prostu. Jeśli twierdzisz, że nie masz pieniędzy na szkolenie, albo że nie wiesz, co będziesz tam jadła, albo gdzie spała, przypomnij sobie mnie. Można w Warszawie przynajmniej, w Gliwicach nie sprawdzałam, bo wtedy miałam możliwość noclegu. Osobom, które chcą coś zmienić, osobom, które chciałyby oczekiwać od siebie więcej, bo myślą, że więcej już się nie da. Ona wam pokaże, Kamila pokaże, że się da, skoro ze mnie, że tak powiem, wyłuskała jeszcze więcej, to gwarantuję, że z każdego innego będzie w stanie również wyłuskać dużo energii. I najważniejsza wartość, którą ja wyznaję na takich szkoleniach i spotkaniach, to są ludzie. Ja na programie masterskim poznałam, nie boję się użyć tego stwierdzenia, przyjaciół na lata. Są osoby, z którymi zaczynałyśmy od zwykłej rozmowy, wymiany wizytówek, a później zadania, które dostawałyśmy, spowodowały, że mamy teraz taką zamkniętą więź, ale to są takie relacje i tacy ludzie, którzy będą cię wspierać, bo z takim szkoleniem ja się też często spotykam, że osoba, która przywraca z tego szkolenia do swojego środowiska, to jest jak trochę taki alkoholik, który idzie do AA i nagle przestaje pić. On sam ma świadomość, że alkohol nie jest dla niego dobry i nie powinien tego robić, ale jego środowisko się nie zmieniło. Dopóki on nie zmieni środowiska, to będzie miał po prostu ciężej. A jeżeli przyjedziesz na takie szkolenie, poznasz zupełnie innych ludzi. Jak z nimi będziesz miał kontakt i wiesz, że przypuśćmy z tych 40 osób masz 5, które cię wspiera, do których jak zadzwonisz, tak jak ja czasami miałam, tak zadzwoniłam i siedziałyśmy z dziewczynami na telefonie po 2, 3, 4 godziny, to ja wiedziałam, że to co robię, idąc pod prąd, jest okej, bo u mnie na wiosce nie wyznaje się zasady porannego biegania ani takich sportów. W ogóle jak mnie słyszą z afirmacjami albo jakimiś rytuałami, sorry, nie mam czasu, bo medytuję. Medytacja? Co ty, dziewczynko, do mnie rozmawiasz? I takie rzeczy. Jest ciężko. No ja jestem już tak zahartowana po tym wszystkim, że po mnie to, że tak powiem, trochę spływa. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są osoby trochę słabsze i bardziej wpływowe, że wrócisz po szkoleniu, czyli zainwestujesz, bo to nie jest wydatek, nie można patrzeć tak, że ty wydajesz pieniądze, kupujesz ciuchy, to jest wydatek, ale to jest inwestycja swojego rodzaju. Jak wrócisz do tego środowiska, to musisz jak najszybciej znaleźć jednostki, które będą cię wspierały. Wtedy osiągniesz dużo, dużo więcej. Czyli tutaj potwierdza się tak naprawdę reguła, że jesteś wypadkową, średnią wypadką 5 osób, z którymi spotykasz się najczęściej. Tak. Aniu, ja ci bardzo dziękuję za tę niezwykle inspirującą
podróż. Trzymam kciuki za twoją wyprawę i mam nadzieję, że relacja z niej... Relacjonować i na YouTubie, i na Facebooku, to już obiecałam, że w domu muszą mieć ze mną kontakt. No to tak. Wiadomo, już mi zapowiedzieli, że dzień odzewu, to już dzwonimy tam. To ja ci w takim razie życzę, aby każdy aspekt twojej podróży, który sobie zaplanowałaś, żeby oczywiście wiódł ci się jak najlepiej, jak najmocniej. No i dziękuję ci za mega inspirujące spotkanie. Dziękuję również.